walczył Marek Kosio. Na miejscu ósmym Kamil Wróbel. Miejsce ósme Kamil Wróbel. Miejsce siódme Marcin Krawczyk. Miejsce szóste Dariusz Sarnacki. Miejsce piąte Sebastian Suchomski. Na miejscu czwartym ukłasował się Mateusz Raczek. Miejsce czwarte. Miejsce trzecie Radosław Peterek. I proszę Państwa, tytuł wicemistrza Polski, czyli miejsce drugie, wywalczył Artur Stańczyk, miejsce drugie. Tak więc proszę Państwa, mistrzem Polski na rok 2012 zostaje Adam Kosacki. Adam Kosacki zostaje mistrzem Polski. Adam Kosacki, mistrz Polski. Miejsce drugie Artur Stańczyk, a na miejscu trzecim Radosław Peterek. Zdjęcie pamiątkowe. I wielkie brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy zawodnikom. Możesz mi nie tupać tu nową, mówi kamera. I proszę Państwa, teraz przejdziemy do dekoracji kategorii.